Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej pana premiera Millera. Doskonale wiecie, że dzisiaj był niezwykle pracowity dzień, czy kolejny z tych pracowitych dni premiera, który objeżdża Wielkopolskę, spotyka się z wyborcami. O programie, jaki był realizowany w Turku, doskonale wiecie, bo otrzymaliście, pogoda trochę pokrzyżowała nam plany, ale i tak zrealizowaliśmy z tego planu, uważam, bardzo dużo. Oddaję pana premiera wasze ręce, ale może pan premier najpierw kilka słów. Dzień dobry państwu. Dzisiaj jest kolejny dzień kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Pomału wchodzimy w decydujący jej okres. Jeszcze niecałe dwa tygodnie zostało i na pewno wszystkie komitety wyborcze i kandydaci będą starali się ten czas maksymalnie dobrze wykorzystać. Ja swoją kampanię prowadzę na zasadzie możliwie częstych spotkań z wyborcami. Staram się być tam, gdzie można spotkać mieszkańców gmin, miast, nawiązać z nimi kontakt, przeprowadzić choć krótką rozmowę. I dzisiaj w Turku również realizowaliśmy ten scenariusz. Najpierw na targowisku, a potem przy okazji festynu w zespole szkół zawodowych. Wydaje się, że Koalicja Europejska i kandydaci, którzy są na tej liście, to jest bardzo mocny zespół. Sondaże mówią, że w naszym zasięgu są co najmniej dwa mandaty, a jeżeli będzie odpowiednia frekwencja, to i więcej. Jestem przekonany, że wszyscy na tej liście chcą, aby integracja europejska postępowała, żeby ten piękny projekt zjednoczonej Europy nie napotykał na trudności i żeby kolejne 5 lat Parlamentu Europejskiego, kadencji Parlamentu Europejskiego odbywało się z korzyścią dla Europy i dla Polski. Ja ubiegam się o mandat z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jestem zaniepokojony tym, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o relacje czy stosunek rządzących do Unii Europejskiej. Wprawdzie w ostatnich dniach obóz sprawujący władzę sprawia wrażenie, że zakochał się w Unii Europejskiej. Ale ja pamiętam jeszcze niedawno panią premier Szydło, która wynosiła flagi europejskie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana prezydenta, który mówił o wyimaginowanej wspólnocie, czy pana premiera, który mówił, że Polska więcej dokłada do Unii Europejskiej niż z niej korzysta. Zatem mamy siłę rządzącą, która jeśli nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, to na pewno chce, aby Polska była na najniższym piętrze integracji, de facto sprowadzającej się do wymiany handlowej i gospodarczej, ale bez przestrzegania wszystkich innych wartości i modelu demokracji liberalnej, który obowiązuje w Unii Europejskiej. I temu trzeba przeciwdziałać wszystkimi możliwymi sposobami w demokracji. I tak jak wprowadzałem Polskę do Unii Europejskiej, to będę czynił wszystko, aby nikt Polski z Unii Europejskiej nie wyprowadził. Drugi powód jest taki, że nowy Parlament Europejski będzie zatwierdzał nową perspektywę finansową. Jednym słowem będzie decydował, ile pieniędzy trafi do Polski i ile pieniędzy trafi do Wielkopolski. Warto pamiętać, proszę państwa, że od 1 maja 2004 roku Polska otrzymała 110 miliardów euro netto, czyli na czysto, po potrąceniu naszej składki, a Wielkopolska około 70 miliardów złotych. I te pieniądze widać, jak się jeździ po
Polsce i po Wielkopolsce. Trzeba będzie zabiegać, żeby w nowej perspektywie finansowej nasz kraj uzyskał stosowne kwoty, co nie będzie łatwe, dlatego że prawdopodobnie zostanie powiązany wolumen środków z przestrzeganiem praworządności, a z tym Polska ma coraz większe problemy. I potrzeba w Brukseli, w Strasburgu ludzi, którzy potrafią negocjować, potrafią walczyć o nasz interes i należą do ugrupowań, które mają pozycję w Unii Europejskiej silną, a nie taką, która prowadzi do podejrzeń, iż te ugrupowania będą działać destrukcyjnie na Unię Europejską. To są te podstawowe powody. Chciałbym, abym mógł się skoncentrować, jeżeli chodzi o takie zadania już bardziej szczegółowe. Chciałbym się skoncentrować na poprawie ochrony zdrowia w Wielkopolsce. Ja często spotykam szpitale, które budzą moje uznanie, w Nowym Domyślu na przykład, czy w Grodzisku Wielkopolskim, ale też widzę, ile jest jeszcze do zrobienia. To, czego najlepszym dowodem jest to, że do dzisiaj w Poznaniu nie powstał szpital matki i dziecka, już dawno powinien powstać, więc ochrona zdrowia, dwa kwestie związane z przebudową infrastruktury. Wielkopolska to jest wielki teren, na którym krzyżują się rozmaite szlaki komunikacyjne. Tutaj Turek jest dobrym też tego przykładem. Wreszcie trzy, to wszystkie kwestie związane z ekologią, z rolnictwem. Akurat jeśli chodzi o Turek, to też jest problem tych wszystkich terenów, które do tej pory kojarzyły się z wydobyciem węgla brunatnego. Więc jeśli wyborcy powierzą mi mandat, to na tych kwestiach chciałbym się koncentrować. A teraz jestem do Państwa dyspozycji. Jak zamierza Pan przeciwstawiać się tej polityce gospodarowania lękiem, które uprawia prawica? I to nie tylko Polska. No, gospodarowanie lękiem jest jakby główną narracją, główną opowieścią. Czy Pan jako tak doświadczony polityk ma jakąś receptę na ten pomysł? Zwłaszcza, że prawdopodobnie zostanie Pan eurodeputowany. Nie ma prostych recept, natomiast trzeba oczywiście wykorzystywać każdą możliwość, także i w czasie spotkań z dziennikarzami, aby przekazywać swój punkt widzenia. Ma Pan rację, że PiS wywołuje rozmaite lęki i posługuje się strachem. Bo teraz takim modnym lękiem to jest strach przed euro. Pan prezes Kaczyński znowu wczoraj straszył Polaków euro, twierdząc, że gdyby odejść od złotówki, no to Polska ostatecznie utraci swoją suwerenność i niepodległość, a gospodarka polska się załamie. To jest teza nieprawdziwa. Nawiasem mówiąc, przypomnę Państwu, że kiedy pan Kaczyński kierował rządem, a w jego rządzie ministrem finansów i wicepremierem była pani Zyta Gilowska, to pani Gilowska naszkicowała mapę dochodzenia do euro, uznając, że w 2008 roku możemy wejść do tak zwanej strefy ERM2, czyli do przedsionka euro, a w 2012 dołączyć do klubu wspólnej waluty i wtedy premier Jarosław Kaczyński nie protestował. Uważał, że to jest pomysł dobry i właściwy. No a stałym punktem straszenia Polaków to jest rzekomy brak suwerenności, niemalże niepodległości, które odbierają nam Bruksela i Unia Europejska i ta potrzeba wstanięcia z kolan i tak dalej ma temu właśnie służyć. To niestety działa na jakąś część Polek i Polaków, zwłaszcza na tych, którzy po prostu wierzą Jarosławowi Kaczyńskiemu, którzy uciekają od własnego rozumu
i od koniecznej refleksji, tylko przyjmują wszystko na wiarę. No i trzeba z tym polemizować, no trzeba po prostu starać się wszędzie, gdzie można, żeby o tym mówić. Ja zresztą korzystam z pośrednictwa państwa i zwracam się do wszystkich mieszkańców Wielkopolski o udział w wyborach, dlatego że ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, iż ona daje premię wszystkim tym okręgom wyborczym, gdzie jest wysoka frekwencja. Ta premia to jest dodatkowy mandat. I odwrotnie, jeżeli frekwencja jest niższa niż przeciętny, to można utracić mandat. A przecież nam tutaj wszystkim w Wielkopolsce powinno zależeć na tym, żeby tych mandatów było jak najwięcej. Jako polityk lewicy, jaki jest pana stosunek jako polityka lewicy do akurat dla tej formacji bardzo kontrowersyjnej kwestii, która w Unii, podejrzewam, że znowuż wróci, ona została trochę wymiksowana przed wyborami, ale boję się, że Macron nie popuści. Chodzi mi o pracowników delegowanych, zwłaszcza, że tutaj nasz okręg, nasz powiat, no jest potentatem na przykład branży wielkogabarytowych ciężarówek. No i tu jest tak, z jednej strony pracownicy, którzy by chcieli zarabiać tak jak w Europie, ale z drugiej strony firmy, które wtedy będą miały przerąbane, mówiąc kolokwialnie, konkurencji na Zachodzie. No i tu jest to trochę pułapka dla polityka lewicy. I tak, i nie. No ja jestem jako człowiek lewicy po stronie związków zawodowych. A związki zawodowe są po stronie pracowników. A to oznacza, że związki zawodowe uważają, że nie ma powodów, dla których polscy pracownicy pracując na Zachodzie mają zarabiać 3 razy mniej niż przeciętnie się zarabia na Zachodzie Europy. Jeśli zresztą pan Jarosław Kaczyński i PiS słusznie podkreślają, że trzeba doścignąć płace takie, jakie są na Zachodzie, no to jest taki klasyczny przykład, gdzie można to uczynić. Więc jeśli związki zawodowe uważają, że trzeba stanąć po tej stronie tego problemu, to ja uważam, że mają rację i stoję razem z nimi. Inną kwestią jest to, czy musiało się tak stać. To znaczy, czy taka regulacja powinna zostać uchwalona. Z tego, co wiem, ona została przyjęta, mimo że polscy negocjatorzy tego nie chcieli, dlatego że pozycja polskich negocjatorów jest tak niska, że nikt się z nimi nie liczy. No i stało się, jak się stało.